Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat mąki kokosowej Fivio. W nagraniu przede wszystkim opowiem nieco o tym produkcie. Na samym początku może nieco o cenie tej mąki. Taka mąka 250 gramów w sklepie kosztuje około 6 zł. No i taką mąkę możecie wykorzystać do naprawdę wielu wypieków i potraw. Dobrze sprawdzi się ona zwłaszcza w przypadku, kiedy robicie na przykład naleśniki, pieczecie ciasta czy ciasteczka. Sprawdzi się również w sytuacji, kiedy robicie jakieś panierki, czy też pieczecie chociażby chleb, tak? A zatem szerokie zastosowanie takiej mąki, myślę, że warto na pewno mieć ją u siebie w kuchni, jeżeli planujecie sobie przygotowywać różne wypieki, różne potrawy, no to jak najbardziej znajdzie ona swoje zastosowanie. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tutaj oczywiście macie taki fragment przezroczysty na opakowaniu, dzięki czemu po prostu zweryfikujecie, jak wygląda ta mąka w środku opakowania. No i powiem szczerze, tutaj jest ona generalnie bez zarzutu, jakość naprawdę dobra. No i na ile ja bym generalnie ocenił taką mąkę kokosową po skorzystaniu z takiej mąki do różnych potraw, to już jest tam któreś opakowanie, z którego korzystam, mogę powiedzieć, że taką mąkę oceniam na 9 na 10. Bardzo dobrze sprawdza się w wypiekach, nieźle nadaje takiego kokosowego aromatu potrawą, a zatem tutaj jak najbardziej mogę z czystym sumieniem polecić Wam mąkę kokosową Fivio. Jeżeli zatem zastanawiacie się na przykład, jaką mąkę kupić, jaką mąkę kokosową wybrać, no to wtedy właśnie ja tutaj osobiście polecałbym Wam sięgnąć po tę konkretną mąkę Fivio. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że jest to mąka, która ma generalnie nie za dużo węglowodanów, ponieważ jak sami widzicie, 32 gramy węglowodanów w 100 gramach produktu. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, 356 kcal, tłuszcz 11 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,9 gramów, następnie błonnik 29 gramów, a zatem sporo błonnika w tej mące znajdziecie, białko 19 gramów i sól 0,13 gramów, a zatem tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wartość odżywczą. Oczywiście składniki 100% mąka kokosowa, a zatem myślę, że tutaj można być zadowolonym zarówno czy to ze składu, czy to z wartości odżywczej. A zatem ja jak najbardziej polecam Wam zakup tego produktu. Jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń dotyczących tej mąki kokosowej. Napisz o nich w komentarzu. A tymczasem to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.